No witajcie kochani w kolejnym naszym odcinku gotowania. Dzisiaj zabawimy się również z sernikiem, ale pamiętacie jak ostatnio pokazywałam tiramisu? A jakiś czas temu jak pokazywałam sernik łatwy z czterech składników? Pamiętacie, nie? Dzisiaj chcę wam pokazać trzykolorowy sernik. Ale najpierw posłuchajmy, co ma do powiedzenia nasza asystentka. Serdecznie zapraszam do subskrypcji i pozostawieniu dzwoneczka na tym kanale, by pozostać na dłużej z tą super pozytywnie zwariowaną rodziną. Dokładnie. Więc kochani, trzykolorowy sernik, który będzie się składał z trzech kolorów galaretek. Cytrynowa, malinowa i agrestowa. Potrzebuję przygotowanej wody na każde dwie galaretki. Na galaretkach pisze pół litra, a ja dam troszkę mniej tej wody, żeby po prostu to ona była taka sztywniejsza. Czyli co, Kondoliza, prosta matematyka. Zamiast litra dajesz 800, tak? 800, tak. Dam około 800, o. Wlewam sobie do garczka. Szybciutko sobie mieszamy. Na przykład żółtą. O, drugą otworzę, żeby nie robić przerwy w mieszaniu. Zawsze tak robię, żeby... O. I teraz sobie będziemy mieszali i sypali galaretkę, żeby nam się rozpuściła. Mam... O, jak pachnie. O, żałujcie, że nie czujecie przez kamerę zapachu, nie? Pachnie cytruskami, cytrynką, co? Cytrynką, tak. Dobra, tu mamy dwie galaretki, chwilę trzeba pomieszać. Kochani, ja te trzy kolory tych galaretek zrobię i potem wam się pokażę i zrobię no resztę. Zobaczymy co. Ale zobaczymy się po prostu jak ostygną, tak? No tak, tak. Zobaczymy się jak ostygną i ja pokażę. O, ta już jest gotowa, także na razie do zobaczenia. No, jestem znowu. Galareteczki stygną. Tak, galaretki stygną na balkonie. I teraz, moi drodzy, będziemy chcieli sobie ubić trochę śmietany. A, ubijemy całą, a co nam szkodzi? A jaką śmietanę? 30 kremówkę. I... O, robot się rozleciał. Obijemy tą śmietanę i dodamy później cukru pudru. O. I wtedy zobaczymy się ponownie. Śmietana już ubita. Pięknie. I teraz kochani, wrzucimy sobie do naszej miseczki twaróg. O. Dodaliśmy trochę tej śmietany, żeby po prostu to nie było za rzadkie. Teraz dodam tą śmietanę. O. Tak, i teraz sobie dodamy cukru pudru. Musimy to trochę posłodzić tym cukrem, bo galaretki będą kwaskowate. I ja dam troszeczkę jeszcze cukru waniliowego. Słuchajcie, to wszystko wymieszamy. I będziemy czekali, aż nasza galaretka się zestygnie. I wtedy będziemy tą masę serową mieszać z galaretką i warstwami wlewać do tortownicy. Ale to później. Na razie się pożegnamy. Mamy masę gotową, kochani. Mamy ostudzoną galaretkę, czerwoną akurat. I teraz wleję tą galaretkę, prawie zimną. O, do miski i dodam sobie troszeczkę tego, tej masy, o, tak żeby na trzy razy zostało. I wtedy to muszę wymieszać. Może ja bym sobie wzięła to, o to, to będzie łatwiej, to będzie szybciej, nie to. I kochani, jak ja sobie wymieszam teraz tą galaretkę, tym serem, tą 1/3 sera, wlewam to do tortownicy. O, myślę, że może być. Wlewam to do tortownicy i wstawiam do zamrażarki
Mam nadzieję, że dobrze zamknęłam tartownicę. Myślę, że... Powódź cieknie z boku. Myślę, że nie, nie ten, wszystkiego nie dam, bo jednak duża porcja została, żeby na trzy kolory było. I teraz sobie wstawimy pierwszą warstwę. No, troszkę tam coś poleciało, ale mam nadzieję, że nie poleci do mięsa. O. O, pa. Może trochę na ukos się czasami zestygnąć, zależy jak postawimy tortownicę. Ale... No i cóż, i teraz wszystkie trzy kolory tak samo. To zastygnie, dolewamy kolejny kolor i kolejny i spotykamy się na efekcie końcowym. Zobaczycie, jak serniczek będzie wyglądał. Trójkolorowy! No. No kochani, nasz sernik mamy gotowy, ale ja postanowiłam jeszcze posypać takimi czekoladkami małymi. Udekorować go, ubrać go. Tak. Proszę bardzo, tak. Dobra, myślę, że wystarczy. A. I teraz, moi drodzy, otworzymy sobie nasze ciacho. Jak to wygląda? Jak te warstwy się prezentują po prostu, nie? Żeby widzowie nasi kochani zobaczyli. Tak, żebyście kolory tęczy. Tak. O, czekajcie, bo to się tu ładnie przykleiło. Proszę bardzo. Troszeczkę ten dół wysunął się. W zasadzie kolory nie bardzo wyszły, bo ten zielony z tym żółtym bardzo podobny, ale mamy sernik na zimno. Czasami robi się taki sernik po prostu z żelatyną, a mój jest troszkę kolorowy, nie? Także zapraszam do spróbowania, żebyście zrobili i życzę smacznego, do miłego zobaczenia, pa!